To jest nasz najnowszy singiel. Czekaj, się nazywa Anię Miłosierdzia i opowiada o kimś, kto całe życie musiał kłaść śmierć, miłość, aż do końca swoich dni. Co mówię z jakimś takim bardzo dziwnym, wiem, luźnym tonem, ale nie wiem czemu, ale tak już mówię. Okay? Jedną ręką twoją rękę, drugą za twój portfel trzyma, zniesie za ciebie toast, później za plecami przeklina. Za duchu szpitalnego pokoju upewni, że twe łoże jest wygodne, będzie śmiać się do łez i poprowadzi cię na drugą stronę. Nie jest łatwo, czasem ręce można powrócić, lecz mówią, że przecież nikt swej roboty nie lubi. Mówi, nie miej pretensji, że robię to dla pieniędzy, skoro nikt nie robi tego z dobroci serca. Anioł miłosierdzia. Miłość jest naprawdę tylko korzystną dla obu stron umową. Czasem musisz dopłacić, by ktoś ją zawarł z tobą. I każdy, którego spotykasz, pełni jakąś rolę prorocy, co wyznaczają przyszłość. I ten nieznajomy, który wskazał ci drogę. Jesteśmy pozostałością dawnych gwiazd i podróżujemy przez wszechświat od miliardów lat. Bo zapomnij o miłości, życie to tylko przesuwanie prochu z miejsca do miejsca. Anioł miłosierdzia. Człowieka można tylko ocenić w obliczu bólu i znielizny, bo tylko dury może być w tym życiu szczęśliwy. I całe złoto i kosztowności, które w życiu posiądziesz, prędzej czy później przejmą je twoi wrogowie. Jest gdzieś najpiękniejsza góra, pełna zrozumienia i miłości. Lecz nie zdążysz wejść na nią do końca wieczności. Bo ten czas jest przekleństwem, ten czas jest okrutny, ten czas to prawdziwy morderca. Anioł miłosierdzia.